Cześć, cześć, Sylwek z tej strony. Witam Was wszystkich w kolejnej prezentacji na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam przedstawić Dom Pokuty. Komiks, którego okładka mnie zachwyciła. Od razu mnie ona zainteresowała i chciałem jak najwięcej się dowiedzieć, co to w ogóle za komiks jest. Historię tej postaci znam chociażby z filmu. Your anger will never defeat us. I dodatkowo zarówno jak i film, tak i ten komiks czerpią z prawdziwych wydarzeń. Postanowiłem, że muszę kupić ten komiks. I wiecie co? Nie zawiodłem się na nim. Jest bardzo dobry. Zobaczmy, co na to wpłynęło. Zanim przejdę do fabuły, chciałbym wam pokazać samą okładkę. Nawet nie wiem, co tu będzie głównym bohaterem, czy główną postacią jest ta przerażająca postać kobieca, czarna, z zakrwawionymi oczami i te oczy hipnotyzująco patrzą na nas, za nią krwisty okrąg z dziwnymi mackami, dziwnymi rozgałęzieniami, czy głównym bohaterem jest dom. Dom, który tutaj jest wyeksponowany, olbrzymi labirynt, który skrywa w sobie wiele tajemnic, a może postacie duchów. Spójrzmy na tył okładki, wyjaśnia nam przebieg fabuły. Przerażająca historia o nawiedzonym domu i kobiecie, która stawia sobie za cel zmycie krwawej klątwy rzuconej przez wynalazek jej męża. Tylko w ten sposób ocali swe życie i duszę. To opowieść o poczuciu winy, duchach i broni, jak również o tym, że fortuna może doprowadzić do niefortunnych zdarzeń. Posępna, zdeterminowana kobieta dogląda budowy domu powstającego 24 godziny na dobę przez 20 lat. Towarzyszy jej proste motto: zajmij się budową lub szykuj się na śmierć. W istocie tak jest, że historia odnosi się do autentycznej postaci, jaką była Sarah Winchester, wdowa po Williamie Winchesterze, dziedzicu fortuny Oliwiera Winchestera. Zafascynowana okultyzmem, wiele lat poświęciła budowie domu, który, jak wierzyła, chroni ją przed duchami ludzi zabitych z karabinu Winchester. I mamy w tym komiksie sporo odniesień właśnie do tej historii, historii kobiety, która buduje niczym fanatyczka, obłąkana pewną jakąś misją. Misją zrozumiałą tylko dla niej. My poznajemy historię kobiety, która jest wdową, budującą niesamowity gmach. Ten dom ona buduje nieustannie, 24 godziny na dobę. Pokoje skrywające w sobie jakieś tajemnice, które mają być pewnym ukojeniem, pewną formą pokuty. Za chwilę powiem czego. Sara utraciła nie tylko męża, ale też i córkę. Annie Winchester, która miała 5 lat, i William zmarły w wieku 39 lat. I nie może ona się z tym faktem pogodzić. Prześladuje ją myśl o tym, że ich już nie ma i musi za wszelką cenę ich w jakiś sposób ratować. Ale to jest jeden wątek. Drugi wątek dotyczy pracowników. Pracowników tego domu, ponieważ ona przyjmuje wyłącznie ludzi, którzy są mordercami. Mordercy, słucham? Otaczają nas mordercy, tak? Każdy z nich nim jest. Każdy odebrał komuś ducha. Dlatego są tutaj. Fabuła jest naprawdę mroczna. W domu tym, który jest objawem jakiegoś fanatyzmu, przejawem fanatyzmu, efektem fanatyzmu, pracują tutaj ludzie, którzy mają krew na dłoniach. Wiele tutaj jest takich scen pokazujących motywy zbrodni, chociażby motyw z Indianami. Powytykamy jeszcze parę strzałów w dziury po kulach i mamy wojnę plemion jak z obrazka. A ja mogę jechać po swoje złoto. Nosidełko, cholera. Nie szczędzą nikogo, nawet dzieci. Nie zauważyłem, że taszczy dzieciaka. Mamy tutaj mocno brutalne sceny.
bohaterów, których tutaj poznajemy, oni mają straszną przeszłość. Co bardzo ciekawe, pewien element fantastyczny, który trudno jest jednoznacznie zinterpretować, to dziwne macki, jakby żyły, niczym pełzające robactwo, tutaj cały czas się pojawia. Pojawia się przed oczami głównie naszej Sary Winchester. I nagle ona patrzy, że coś się wydobywa. Szybko, panie Marcer, przecisnęły się przez szczelinę w dźwiękach. Chcą nas pochwycić. Proszę panie, nikogo nie widzę. Na kolana, wal pan tym młotem za Annie i Williama. Za Annie i Williama, za Annie i Williama. Za Annie i Williama. Jej zachowanie jest bardzo trudne do zrozumienia. Niekoniecznie jesteśmy w stanie to sobie przyswoić. Tak samo nie są w stanie zrozumieć nawet budowlańcy. I z karty na kartę poznajemy wiele tragedii. Przede wszystkim tragedię tej kobiety, która nie może w żaden sposób zaakceptować śmierci swoich najbliższych. Próbuje ukoić swój ból, ukoić w jak najlepszy sposób swoje cierpienie. I patrzcie za plecami, ciągle wiją się jakieś dziwne narośla, dziwne żyły. I one będą do końca jej towarzyszyć. Słuchajcie, warstwa wizualna to jest dla mnie najmocniejszy element. Historia jest bardzo ciekawa, ale to, w jaki sposób to wygląda, jest niesamowite. No, ja to sobie kojarzę z takim realizmem połączonym z groteską. Mrok, jakaś forma ekspresjonizmu, coś, co powoduje, że mamy do czynienia z prawdziwym horrorem. To działa na wyobraźnię. Witaj w piekle. Postać Sary Winchester, ona jest też tutaj groteskowo ukazana. Potężne, duże oczy, niewielka twarz. Ona hipnotyzuje, ona naprawdę tutaj przyciąga swoją uwagę i jest demoniczna wręcz. Jednakże nie można odmówić jej jakiegoś uroku, jakiejś dozy sympatii. Nie pokazując wszystkiego, jest tutaj wiele stron w powiększonym formacie, sporo scen okrucieństwa, krwi, ale też i pewnych wizji pomiędzy jawą a snem, takich onirycznych. Na końcu mamy szkicownik. Nie chcę wam pokazać poprzedniej strony, bo tam jest koniec, więc tego wam nie zdradzę, ale mamy szkicownik. Niewiele tutaj jest. Brakuje mi w tym komiksie informacji o Sarze Winchester, skoro ona jest postacią autentyczną. Historia domu też jest na faktach. Mamy tutaj sporo interpretacji autorów tego komiksu, ale bardzo dobra pozycja, bardzo mi się ona podoba. Lubię takie klimaty. Nie jest jakiś straszny, ja się nie bałem. Niemniej jednak ma taki klimat, który mi odpowiada, który jest bliski mojemu gustowi. Jeżeli lubicie mrok, lubicie specyficzną kreskę, historię o tajemniczym domu i o duchach, to myślę, że to jest dla was. Powiedzcie mi, co wy sądzicie o tym komiksie, czy czytaliście, czy polecacie, jak wy odbieracie też i warstwę wizualną, i samą historię. Dzięki, do zobaczenia, cześć, cześć!